Rozmowa polskiego Radia 24. To z przechorą, proszę Państwa, tytułem podprowadzenia rozmowa samorządowa z polityką i do wielką w tle. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie radny Sebastian Kaleta, Radny Prawa i Sprawiedliwości, Radny Miasta Stołecznego Warszawy, do tego członek Komisji Weryfikacyjnej Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Chciałbym z Panem porozmawiać na temat wolności słowa i wolności wypowiedzi w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Od początku nowej kadencji zdecydowanie, kiedy pojawiały się trudne dla Platformy Obywatelskiej tematy w tej Radzie, po prostu ucinana jest dyskusja i my się spodziewaliśmy, że prędzej czy później, kiedy w dosyć niewygodny sposób zadajemy pytania w dotychczas tylko wiceprezydentom Warszawy, bądź stawiamy w nieciekawym położeniu radnych Platformy Obywatelskiej, jak w ubiegłym tygodniu mówiąc, że oszukują wyborców, wprowadzając obni obniżając bonifikaty za wykup mieszkań, to dzisiaj już w ogóle dyskusji nie miało być, i miał, miał przyjść pan prezydent Trzaskowski powiedzieć, jaki to jest rząd zły, on wspaniale słucha mieszkańców i od razu miała być zamknięta dyskusja, nawet bez sekundy słowa. No, słyszeliśmy Natomiast wiele na temat szkolnictwa, chociażby. Tak, tak. No. Wszyscy winni problemom Warszawy, tylko nie platforma obywatelska i Rafał Trzaskowski, który w kampanii wyborczej nie mówił nic o żadnych podwyżkach, a zaczyna od, od podwyżki za wykup nieruchomości. Prawdopodobne są podwyżki zaopaty, śmieci i... Co jest najbardziej absurdalne, zostaliśmy jako radni przez Rafat Trzaskowskiego wywołani, bo Rafat Trzaskowski zaapelował o współpracę w sprawie tych bonifikat dalej i nawet nie mogliśmy na ten apel odpowiedzieć. To są standardy platformy obywatelskiej. Platforma obywatelska obnażyła się w dwójnasób w ostatnim tygodniu. Najpierw obnażyła brak swojej wiarygodności, obniżając bonifikaty, zabierając to, co trzy dni przed wyborami przekazała mieszkańcom podejmując uchwałę. Ale wiemy, że od razu całe cały, i cały na prawo i sprawiedliwość, że to za sprawą pisu? Ta uchwała w ogóle została podjęta. Zostawiliśmy pułapkę na platformę, która głosowała za szef sztabu Rafa Trzaskowskiego, ówczesny szef klubu radnych w Radzie, pana Jarosław Szostakowski głosował za tą uchwałą. Szereg radnych głosowało za tą uchwałą. W październiku, dwa miesiące po wyborach. Ustami Pawa Arabia nazwali to błędami rozdawnictwa i się z tego wycofali. To po, po prostu ordynarne, klasyczne oszustwo. No pan wyborcze. dziś sprawiał wrażenie, skąd takiego wielca. No wie pan, niektórzy radni mówili w październiku, świetna uchwała, bonifikaty 98%. Po dwóch miesiącach błędy rozdawnictwa są świetna uchwała, 60%. Dzisiaj znowu świetna uchwała, 98%. Natomiast no to jest coś spektakularnie pokazującego, jak platforma obywatelska jest kompletnie niewiarygodna w Czymkolwiek, co obiecuje. I to jest ten pierwszy element obnażenia Platformy Obywatelskiej. A dzisiaj mieliśmy wpadkowo, można powiedzieć, przy okazji braku dyskusji jakiejkolwiek z Rafałem Trzaskowskim, bo on widać, boi się chyba nas radnych. Ale wychodząc e, z sali posiedzeń Rady Demokrat... Miasta Stołecznego, mówił, że z pisem nie da się rozmawiać, że on jest otwarty na rozmowy. No tak no bardzo. Ale otwarty, PiS nie chce rozmawiać. Tak bardzo otwarty, że po raz pierwszy przyszedł na merytoryczną sesję i nie pozwolił na to, by ktokolwiek poza nim zabrał głos merytorycznie. Natomiast właśnie to, ta sytuacja pokazała, że. Platforma Obywatelska jest niewiarygodna, dodatkowo kompletnie nie szanuje reguł demokracji, a o którą tak rzekomo zabiega. Ale nie mieliście dzisiaj ze sobą na tej sali posiedzeń pod koszulków, t-shirtów z napisem Konstytucja? Z zamarynarek było widać, by utuła. Było utuła, być może i czytane odwrotnie, auto. Okej, okay. ale to chyba dzisiaj to wy powinniście w tych koszulkach występować. No w... Powiedzmy, że moglibyśmy takich, takiego happeningu dokonać oczywiście, patrząc na te standardy, które Platforma chce w Radzie Miasta wprowadzać. Natomiast jednak najważniejszą informacją w tym całym zamieszaniu, w tych dziwnych ruchach Platformy Chaotycznych, które pokazują jej prawdziwy charakter, jest to, że udało się zachować te bonifikaty dla mieszkańców, taka jaka była przed wyborami, i mieszkańcy będą mogli przejść w końcu na własność dzięki ustawie, którą nasz rząd zaproponował, Sejm przyjął. Prezydent podpisał Państwu, że mieszkańcy i mogą wykupić nieruchomość. I właściwie wszystko byłoby pięknie, cacy, cudnie, gdyby nie pewne drobiazgi. A tymi drobiazgami jest chociażby fakt, że ludziom opłatę za użytkowanie wieczyste, w tak zwanym międzyczasie. Podniesiono 80%. Rzeczywiście ten ruch z podwyżką, czy obniżką bonifikaty i podwyżką opłaty, od której się wylicza te bonifikaty, w mojej opinii był na wiele tygodni wcześniej zaplanowany, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, ponieważ gdyby Platforma Obywatelska, mieszkańcy wiedzieli, że jest taka skala aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, o kilkaset procent nawet. To... Nie, nie, tutaj mówimy o samych mieszkaniach. One podrożały tak. 80%, te czynsze. Natomiast miejsce w garażu nawet i o 700. Tak, no, są w różnych dzielnicach skoki są gigantyczne, kilkukrotne, w zależności od dzielnicy i od rodzaju nieruchomości, bo za garażem miasto zmieniło pewne elementy wyceny i to też spowodowało, że ten wzrost jest gigantyczny. I o tym chcieliśmy dzisiaj też porozmawiać, bo to są sprawy, które się łączą. Nawet nam nie pozwolono, panie redaktorze wnieść wniosku o punkt do porządku obrad. My nawet nie mogliśmy powiedzieć, że chcemy o czymś dyskutować, czego platforma obywatelska w porządku obrad nie zaproponowała. I. Te sprawy są mają gigantyczne znaczenie dla y, kieszeni kilkuset tysięcy warszawiaków. Platforma ukrywa wiele rzeczy związanych z, właśnie z aktualizacją opłat za użytkowanie ciała. Wyciągnąć z kieszeni Warszawiaków zamiast tego, co my jako rząd i Sejm, co zostało uchwalone jako prawo, kilkaset złotych i koniec użytkowania wieczystego, po prostu czysta własność, to Platforma Obywatelska w skrajnych przypadkach nawet chciałaby kilkanaście tysięcy złotych, żeby zapłacić w końcu za owłaszczenie po kilkudziesięciu latach reliktu komunizmu, jakim jest użytkowanie wieczyste. Na, na szczęście. Mieszkańcy bardzo szybko zareagowali. My, jak najgłośniej od pierwszego dnia mówiliśmy, że to jest skandaliczna decyzja Rafa Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej. Przez co Rafał Trzaskowski został skarcony przez Grzegorza Schetnyna i Marcina Kierwińskiego i musiał z podkulonym ogonem na sesję dzisiaj się A stawić podczas I podczas tej sesji się te -y nerwowo wysyłano do kogo były? No, spodziewam się, że do pieczary, tak? Tak to się nazywa ta, ta, ten, 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 to pomieszczenie w Sejmie, w którym, w Kancelarii Sejmu, w którym przyjmuje Grzegorz Schetyna. To być może tam te smsy były kierowane, bo Rafał Trzaskowski bardzo szybko w tamtym tygodniu zaproponował obniżenie bonifikat radni bez dyskusji. Te propozycje przyjęli, a po tygodniu całkowicie o 180 stopni kolejny raz e, zmiana zdania. Według mnie nie jest to samodzielna decyzja Rafa Trzaskowskiego, ponieważ straty wizerunkowe e, z tej skandalizacji Wydalicznej decyzji ciążą na całej Platformie Obywatelskiej, ale to nie są tymczasowe straty, bo Platforma po prostu pokazała swoją prawdziwą twarz i możemy od tygodnia ją oglądać. No ale ta twarz w dalszym ciągu jest za jakąś maską schowana. Między innymi dlatego, że Platforma Obywatelska. Wprowadza takie standardy dość dziwne, jak dla samej platformy dziwne o tyle, że nie pokrywające się z tym, co platforma mówi czyli mamy zasady wolności słowa, wolności mediów, wolności wypowiedzi, w opozycji marzył się pakt dla opozycji no pięknie. I ta sala plenarna Rady Miasta Stołecznego Warszawy mogła być rzeczywiście takim miejscem, gdzie platforma mogła wzorcowo pokazywać, jak sobie wyobraża funkcjonowanie czy parlamentaryzmu czy działań samorządowych no jest zgoła inaczej. Dopytam teraz już pragmatycznie. Czy prawdą jest, że ceny biletów od nowego roku mają wzrosnąć o 40%. Czy prawdą jest, że wywóz nieczystości będzie również droższy? Czy prawdą jest, że podrożeje również woda? I pytanie, co nie podrożeje po nowym roku? Mm. W kampanii wyborczej na żadne z tych pytań Rafał Trzaskowski nie odpowiedziałby Panu, że na podwyżki nastąpią. Dzisiaj wiemy, że już niewykluczone są podwyżki za ceny biletów. Na razie projektu żadnego w tym zakresie nie ma, ale brak wykluczenia w tym momencie, tak szybko po objęciu urzędu, wskazuje, że jest duże prawdopodobieństwo, iż do tego kolejnego kroku w postaci podwyżki biletów może Platforma próbować. Podwyżki za wywóz śmieci już są zaplanowane w budżecie miasta, więc. Wiele wskazuje na to, że za kilka tygodni czeka nas debata nad opłatą za wywóz śmieci na Radzie Miasta I ciekawe, czy znowu Platforma Obywatelska nie zgodzi się, żeby była jakakolwiek dyskusja W tak ważnej dla mieszkańców sprawie A ja zapytam z ciekawości, pozostańmy przy tym wywozie śmieci, wywozie nieczystości Bo to jest temat ciekawy Jeżeli miasto, nie mam nic, zaznaczam od razu na początku Nic przeciwko działalności gospodarczej własnej, prywatnej Nic tylko pod warunkiem, że jest ona konkurencyjna. Dlaczego w miasto stołeczne Warszawa, mając własną firmę, która zwiesie miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, nie puszcza własnych śmieciarek, tylko wpuszcza osobę prywatną, która wyręcza jako MPO? No tutaj kwestii dotyczą przetargów i obecny system wskazuje, że dwa z obwodów na dziewięć obwodów jest obsługiwane przez firmy prywatne, ale panie redaktorze, dzisiaj było otwarcie ofert. Na nowy, nowy, przetarg, nowy przetarg na wywóz śmieci od nowego roku. I co jest bardzo istotne, my jako radni pytaliśmy wiceprezydenta Olszewskiego, jak to będzie wyglądało od 1 stycznia. On mówił: Nic nie mogę powiedzieć, jakieś tam negocjacje prowadzę. Niech pan sobie wyobrazi, że od 1 stycznia wiemy dzisiaj jako radni, jako mieszkańcy Warszawy, że są podpisane jakieś umowy widma z firmami na wywóz śmieci. Nie znamy ceny na tych umowach, nie znamy warunków tych umów. Wiemy tylko, że prezydent Oszewski jakieś umowy podpisał. Wiemy, że przetarg, mimo że nowy system odpadów, wywozu odpadów od 1, będzie, będzie obowiązywał od 1 stycznia, dopiero teraz w ogóle otworzyło się oferty w przetargu i w jakimś tymczasowym systemie, którego warunków żaden z mieszkańców nie zna, ma być prowadzona, ma być prowadzona gospodarka odpadami w Warszawie od nowego roku. To jest kompletny chaos, który musi prędzej czy później przełożyć się na jakieś problemy i komplikacje. My akurat nie próbujemy się, czegokolwiek dowiedzieć od ratusza, ratusz udziela radnym miasta wymijających odpowiedzi, to co mają myśleć zwykli mieszkańcy o tym, co się będzie działo od nowego roku. Natomiast ciekawi mnie to, czy na przykład tymczasowe umowy, ceny za wywóz odpadów są takie same, jak były do te... są w tym momencie z tymi firmami zawarte, czy na przykład doszło do cichego podwyższenia cen za wywóz odpadów w Warszawie. Nie wiemy tego. Dzisiaj była konferencja prasowa, odpowiedzi na ten temat nie było i nie wiemy, czy miasto stołeczne Warszawa zwiększyło właśnie ceny za wywóz odpadów, które Zorientujcie musiało może, zapłacić. pan co mówiąc tak bardzo po ludzku, z moją stówą na każde dziecko, na to, żeby rozwijało się poza zajęciami lekcyjnymi? No, panie redaktorze, tutaj w tej sprawie od początku swojego pełnienia przeze mnie mandatu radnego zapytałem od razu o to e, pana prezydenta Trzaskowskiego, bo mówił, w programie wyborczym jest jasno zapisane, od początku niezwłocznie 100 zł na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Okazuje się, że nie ma, panie redaktorze, tego, o czym mówił Rafał Trzaskowski Ale w no przykro, mi, przykro mi, nie wiem, czy pan na niego głosował, ale nie dostanie pan tego, co obiecał wszystkim warszawiakom Rafał Trzaskowski dla znaczy pana dzieci. Z tego powodu, że miał być dla wszystkich dzieci Warszawie od początku 2019 roku. Wiemy, że dopiero będzie za kilka miesięcy uruchomiony program pilotażowy w kilku dzielnicach, w kilku szkołach, który zostanie potem zewaluowany i potem będzie decyzja co dalej. Czyli krótko mówiąc, w 2019 roku jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że z obietnicy Rafa Trzaskowskiego w postaci 100 zł miesięcznie na zajęcia dla dzieci. Pana dzieci i dzieci naszych słuchaczy w Warszawie nie skorzystają. Zresztą panie, panie pośle pewnie lada chwila, ale panie radny, panie minister, wie pan, ja pana nie chcę martwić, ale ponieważ jestem beneficjentem wpłat do budżetu miasta stołecznego Warszawy, to ja poczekam ten rok, czy nawet rok z kawałkiem i będę w takim razie dochodził obiecanych pieniędzy za cały czas, czy też cały czas o okres, kiedy te pieniądze powinny być wypłacane. Bardzo, A muszę panie... niestety Państwa radnych zmartwić, mam co kumulować. Panie, panie redaktorze, bardzo z, e, ciekawą kwestię Pan poruszył, bo w swojej interpelacji właśnie zapytałem, że jeśli ki, ki, kilkuset, kilkaset dzieci dostanie takie świadczenie w 2019 roku, to co z pozostałymi dziećmi w Warszawie? Czy będą nierówno traktowane? Czy prezydent Trzaskowski przewiduje u, uzupełnienie tych brakujących kwot za 2019 rok tym dzieciom, które. No, zostaną poszkodowane tym, że nie zostaną wybrane do pilotażowego programu, to pokazuje, że Rafał Trzaskowski jest kompletnie nieprzygotowany do sprawowania rządu w Warszawie, że rzucał e, słowa na wiatr w kampanii wyborczej i e, jednocześnie, zamiast spełniać obietnice te, które obiecał na początku 2019 roku, bo ja rozumiem, że wiele obietnic będzie wiele lat realizowanych, tak? To jest no, inwesty duże inwestycje i no, tak dalej. budowa żłobków. Natomiast no, Rafał Trzaskowski obiecał, żeby nasi słuchacze mieli świadomość. Obiecał wszystkim w Warszawie bezpłatne żłobki, niezależnie od dochodu. I w innej interpelacji, którą złożyłem, nawet miasto mi poinformowało, że koszt, który jest przewidywany na jedno dziecko miesięcznie, to jest 1300 zł. Nie wiem dlaczego, ale odnoszę pewnie mylne wrażenie, że pan nalatuje na Rafała Trzaskowskiego. Ja zostałem powierzony mandat radnego. Rolą radnego jest kontrolować, więc program Rafała Trzaskowskiego, wiele jego wystąpień z kampanii mam zabezpieczonych w taki sposób, by pytać się Rafała Trzaskowskiego, co z tymi obietnicami robi, bo to jest bardzo ważne. Platformy Platforma Obywatelska wiele będzie obiecywała w najbliższym roku, i my będziemy pokazywać, czy rzeczywiście te obietnice mają jakiekolwiek pokrycie. Rafał Trzaskowski w tym tygodniu obnażył brak wiarygodności Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj mieszkańcy na szczęście mogą dotknąć z ulgą, bo udało się pierwszą podwyżkę zablokować, ale w kolejnych miesiącach będziemy konsekwentnie pilnować, czy jest wiarygodnym prezydentem Do niedawna pański kolega z Komisji Weryfikacyjnej został wiceprezydentem u Rafała Trzaskowskiego. Czy zaproponował może, żeby komisja przeniosła się z Ministerstwa Sprawiedliwości? do stołecznego ratusza, tak żebyście mieli bliżej do dokumentów, tak żeby można było lepiej współpracować, tak żeby można było zaoszczędzić na przejazdach, wynajmowaniu kancelarii prywatnych do reprezentowania miasta. Paweł Rabiej w Komisji Weryfikacyjnej, można obserwować i znamy głosowania, jednoznacznie krytycznie wypowiadał się i zajmował stanowisko wobec tego, co robiła z reprywatyzacją Hanna Gronkiewicz-Walc. Jako wiceprezydent za to odpowiedzialny od początku próbuje przełamać to, co zostawiła w spadku Hanna Gronkiewicz-Walc w zakresie reprywatyzacji i próbuje, żeby ta współpraca między Komisją a Ratuszem się poprawiła po to, żeby w końcu ulżyć mieszkańcom, którzy czekają na odszkodowania, po to, żeby wiele spraw szybko wyjaśnić. I nie toczyć sporów, które tylko polegają na obronie politycznej Hanny Gronkiewicz-Walc. Ja mam nadzieję, że on z tej swojej pierwszej urzędniczej walki jako wiceprezydent Warszawy wyjdzie zwycięsko, bo wtedy odbędzie się to z korzyścią dla wszystkich pokrzywdzonych reprywatyzacją. Wszystkich, którzy już zapisał, ty... że skończono z rozdawnictwem. Sebastian Kolet, bardzo dziękuję. 17.30 czas na serwis.